Rozpoczynamy uwagę. Daria Górka, dobry wieczór. Najmłodszy bezdomny w Mławie ma 6 lat. Takie niepokojące informacje dotarły do naszego programu. Zobaczyliśmy też zdjęcia, zatrważające, na których widać kobietę z dwoma małymi synami, którzy nocują w skandalicznych warunkach. Postanowiliśmy sprawdzić, co tam się dzieje i dlaczego kobieta nie otrzymuje pomocy. Do Mławy pojechał Mariusz Zieliński. Kilkanaście dni temu w internecie pojawił się niepokojący post. Jedna z organizacji pomagająca w Mławie bezdomnym zaalarmowała, że dotarła do najmłodszego bezdomnego w tym mieście, który przebywał w tragicznych warunkach ze swoją matką. Postanowiliśmy odnaleźć kobietę. Patron wolontariuszy tutaj odnalazł panią Beatę. Ja od tylu lat pomagam osobom bezdomnym i dla mnie jest bardzo straszne takie miejsce, kiedy spotykamy matkę z dziećmi, to z dziećmi w jakim wieku, bo mam tu do czynienia wiek 6 i 8 lat. Są to jednak dzieci, które z jakichś tam przyczyn i wydarzeń nagle stały się młodymi ludźmi bezdomnymi. To w tym miejscu pani Beata spała ze swoimi synami w komórce na drewno. Na pewno nie jest to miejsce, w którym powinna nocować żadna osoba, a szczególnie dzieci. Dzisiaj kobieta przyszła z synami zabrać rzeczy, które tu zostawiła. To zatrważający widok. Okazuje się, że pani Beata zdecydowała się nocować z dziećmi w takich warunkach wcale nie dlatego, że jest bezdomna. Ma mieszkanie, ale boi się do niego wracać. Gdybyście państwo nie przyjechali dzisiaj, już by mnie tu nie było. Ja bym stąd wyszła od rana. Tylko ja na państwa czekałam. Ja rano wychodzę, dopiero wieczorem wracam. Tu przebywanie to jest dla mnie katorga. Nie tylko dla mnie, bo i dla Kuby. Kobieta po tym, gdy znaleziono ją z dziećmi w komórce, zdecydowała się wrócić do swojego mieszkania komunalnego, ale jak mówi, zrobiła to tylko dlatego, że powiedziano jej, że jeśli tak się nie stanie, zostaną jej odebrane dzieci. Byłaby pani w stanie mieszkać w tym mieszkaniu? Nie. Nie, już nie. Ja się tu boję przebywać. Pani Beata przez kilka lat mieszkała w tym miejscu. W zeszłym roku uciekła stąd z dziećmi. Mówi, że uciekła od męża, który się nad nią znęcał. Po sobie zostawił mieszkanie w tragicznym stanie. Wszystko jest porozrywane, powyrywane. Tu nie ma szafek, tu powinien być zlew z kranem. Nic. Nic nie ma. Wodę, żeby dzieci miały do picia, biorę stąd. Takie mi zostawił mieszkanie. Z powodu zadłużenia w mieszkaniu nie ma też prądu. To nie jest życie dla nich. Tutaj nie, bo wchodząc tu pierwszy raz, co weszliśmy teraz parę dni temu z mopsem, Kubo się spytał, mama, dlaczego my przyszliśmy tutaj, gdzie tata nas bił? Jak ja miałam mu tu powiedzieć, że nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. To są takie traumatyczne przeżycia, które się kojarzą z tym miejscem. Tak, każdy centymetr tej ściany. Ja tu nie śpię, ja siedzę i czatuję. Ostatni raz spałam, to w Chliwku spałam, to dobrze nawet spałam, a tutaj ani jednej nocy nie przespałam. Kuba wchodząc omija szafę kołem i tylko się patrzy. Ogląda się za siebie, czy nikt go nie wrzuci. To Kuba jak nie uderzył mnie kijem, nie kopnął mnie, nie uderzył mnie w twarz, był zamykany i lany. Ja siedziałam na podłodze, kazał mu podejść i trzepnąć mnie w twarz. Albo kijem uderzyć. Jeżeli tego nie zrobił, zamykał go i lał go. To nie jest dziwne, że ta pani uciekała z tego mieszkania. Nie no, zdecydowanie nie. To znaczy, to jest tak, że powracanie do miejsca kaźni, gdzie przeżywali swój osobisty horror, jest odnawianiem tej traumy. W ogóle cała historia jest o tym, że dzieci przechodzą z traumy w traumę. Najpierw były katowane psychicznie i fizycznie przez ojca i widziały, jak matka była katowana. Potem musiał wchodzić do tego mieszkania z powrotem, a potem doświadczyło koszmaru bezdomności. Trauma pogania traumę. Mąż pani Beaty co prawda został skazany za znęcanie się nad nią, ale wciąż nie odbywa kary w więzieniu. Ubiega się o jej odroczenie. Dlatego też kobieta, bojąc się o siebie i dzieci, od kilku miesięcy szukała innych miejsc, w których mogła nocować. Jest świadoma tego, że dzieci przebywały w skandalicznych warunkach, ale tłumaczy, że była zdesperowana i nie widziała innego wyjścia. Bo niektórzy powiedzą, a, bo sobie sama taki los wybrałaś.
bo uciekłaś. Musiałam. Musiałam po prostu uciec, bo nie chciałam widzieć już jej krzywdy. Najbardziej Kuby i smutku Dawida. Bo ja może jeszcze bym to przecierpiała, te bicie. Ale już też siły nie miałam. Pani Beata mówi, że wcześniej nie prosiła o pomoc, bo bała się męża. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej proponował jej na początku zeszłego roku pomoc asystenta rodziny. Kobieta jednak odmówiła. Miała pani asystenta rodziny na przykład? Nie, nie mogłam się na to zgodzić, bo bym dostała jeszcze gorzej. Czyli pani się nie godziła, tak? Tak. Bo się pani bała. Ja się go strasznie bałam i strasznie się go do tej pory boję. Dlatego też, jak tłumaczy nam dyrektorka MOPS-u, jej pracownicy mieli nie zauważyć nic niepokojącego w rodzinie kobiety. Pomoc tej instytucji ograniczała się bowiem do wypłaty zasiłków i przekazywania pani Beacie żywności. Teraz MOPS deklaruje szerszą pomoc. Pracownicy udali się z panią Beatą do mieszkania, które ma przydzielone. No, było ono w niezaciekawym stanie. Tak, no pani Beata została zobligowana, żeby to mieszkanie posprzątać. Zostały przekazane jej rękawiczki, worki. Na dzień dzisiejszy pani Beata została objęta taką pomocą, że został jej udzielony zasiłek na zakup węgla. Dzieci też zostało im przyznane obiady w szkole. Po wizycie w MOPS-ie po raz kolejny odwiedzamy panią Beatę. Pani Beato, co się stało? Wczoraj poszłam do szkoły po dzieci. Całą szkołę wleciałam, dopiero pani mi powiedziała, że moje dzieci zostały zabrane. Wytłumaczenie jest takie, że nie mam bieżącej wody i nie ma dla dzieci warunków. To jest mój maleństwo. Nic więcej nie chcę, tylko maleństwa swoje. To jest mój początek i koniec. Oni są moim życiem, moim oddechem. I za tym, że powodem, żebym mogła istnieć i żyć. A dla kogo ja mam teraz żyć, jak ja jestem tutaj sama? Dlaczego pani Beacie zostały odebrane dzieci? Ta sytuacja bytowa, mieszkalna, związana z zapewnieniem takiego podstawowego bezpieczeństwa dla dzieci została w istotny sposób zachwiana. Zamieszkiwanie w warunkach, które były dramatycznie trudne, dla dzieci. Częste przeprowadzki spowodowały, że sąd w trybie pilnym wydał postanowienie o tym, żeby dzieci umieścić w pieczy zastępczej. Stąd taka decyzja związana z tym, żeby dobro dzieci było chronione w najwyższym stopniu. Co wieczór, jak się kładły tu spać, nawzajem sobie mówiliśmy, że kochamy się. Wczoraj tego nie usłyszałam. Puste ściany mi odpowiedział. Czy to jest ostateczna decyzja, tymczasowa? Decyzja podjęta przez sąd została podjęta w tak zwanym trybie pilnym. Jest to w formie postanowienia o zabezpieczeniu, czyli decyzja podjęta w sytuacji, kiedy jest bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa, dla zdrowia dzieci, dla ich właściwego rozwoju. Ta decyzja nie jest decyzją, która byłaby ostateczną w tej sprawie, natomiast w sprawach opiekuńczych zawsze w sytuacji zmiany okoliczności sąd może podjąć odmienną decyzję. I rozumiem, że wszystko teraz w rękach pani Beaty. Oczywiście. Niech mi zabiorą 500+, rodzinne, cokolwiek, ale niech mi oddadzą ich. Ja tylko chcę ich. Kubę i Dawida. Nic więcej. Czy to odebranie dzieci może spowodować u pani jakąś przemianę, jak pani uważa? No liczę na to, że pani w tym momencie dostanie odpowiednie wsparcie i zmobilizuje się w poszukiwaniu racjonalnych rozwiązań, które będą budować bezpieczeństwo u dzieci. Teraz przede wszystkim myślę, bardzo ważna jest pomoc psychologa. No na pewno. Dla pani Beaty. Jak najbardziej tutaj na pewno pracownicy poinformują, tak, że pani może się udać w danym dniu, w danych godzinach i z pomocy i prawnej, i psychologicznej skorzystać, no bo miasto taką pomoc oferuje. Dzisiaj również został zaproponowany asystent rodziny, to jak najbardziej będziemy tutaj wspierać. Państwa przyjazd i państwa program sprawił, że ta cała machina ruszyła, żeby pomóc tej kobiecie, bo pani Beata potrzebuje tej pomocy. Pani Beata zapewniła nas, że teraz będzie współpracowała z psychologiem i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wszystko po to, żeby jak najszybciej odzyskać dzieci. By zapewnić dzieciom lepsze warunki, napisała też prośbę do burmistrza o zamianę mieszkania. Czy pan wie, dlaczego ona uciekała z tego mieszkania?
Nie, tego nie wiem. A ja usłyszałem opis tego, co tam się działo w tym mieszkaniu, jak była katowana przez swojego konkubenta. Konkubent kazał jej małemu synowi bić ją kijem. Ja chyba rozumiem, dlaczego pani uciekała z tego mieszkania. Pani prosiła, żebym przekazał taką prośbę od niej. Proszę pana, wręcz błagam, by pan pomógł w zamianie mieszkania. To pomoże, by moi synowie, Jakub lat 8, Dawid lat 6, wrócili do naszego nowego, bezpiecznego domu i byli ze mną. Proszę, jako matka, z poważaniem, Beata Kozioł. Jaki mamy zwyczaj? Mieszkania są przydzielane przez komisję. Ta prośba trafi do komisji oczywiście. Ja jestem przekonany, że komisja podejmie właściwą decyzję. Czyli jest nadzieja, chociaż jest nadzieja dla tej pani, tak? Oczywiście, że jest nadzieja. Jest nadzieja, trzymamy kciuki, żeby jej się powiodło, żeby to życie jej się wyprostowało. Ja oczywiście przekażę za chwilę. Do kancelarii trafi zgodnie z obiegiem dokumentów do komisji. No i wkrótce poznamy decyzję tych państwa. Dzień dobry. Panie Sandrze, proszę o kopię i potwierdzenie wpływu tego dokumentu, dobrze? Pani Beato, jestem po wizycie u burmistrza. No jest nadzieja. Jest nadzieja. Proszę, sam burmistrz zaniósł do... Tu jest pieczątka. Teraz tym wnioskiem zajmie się komisja. Życzę pani, żeby ta komisja to szybko rozpatrzyła, no i żeby ta decyzja była pozytywna. Trzymam za to kciuki i dziękuję. Pani Beata jest już pod opieką asystenta rodziny. Dopóki nie otrzyma nowego mieszkania, stara się wyremontować to dotychczasowe. Znalazł się człowiek, który kupił jej farby. Jak mówi kobieta, zrobi wszystko, by odzyskać swoje dzieci.